Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim. Część 10. Projekt Kopernik. Uczelnia Pułtuska została poproszona o to, aby dokonać próby odszukania grobu Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku, czyli dawniej Frauenburgu, jednym z nielicznych klasztorów typu obronnego. Prorektor tej uczelni zamarzył sobie, że stworzy tam ośrodek badawczy. I udało mu się załatwić jedną z kanonii, znaczy jeden z domów, który był domem kanonika od niepamiętnych czasów, od średniowiecza. I tam było kilkanaście takich kanonii rozłożonych na tym wzgórzu w bezpośrednim sąsiedztwie samej świątyni, która była notabene świątynią ufortyfikowaną z fosami, murami i tak dalej. I była rada naukowa tego ośrodka badań bałtyckich, to się nazywa ośrodek badań, tak. Ja byłem proszony o to, żeby wziąć udział w radzie naukowej. Koło mnie zasiadał biskup pomocniczy diecezji warmińsko-mazurskiej, który był opiekunem, jakby prepozytem tej katedry, bo aczkolwiek to katedra była faktycznie w województwie mazurskim, w diecezji mazursko-warmińskiej, ale tutaj ta nazwa katedry została utrzymana ze względu na tradycję. I ten biskup zwrócił się do mnie, czy ja bym nie zechciał podjąć się zadania odkrycia grobu Kopernika. No i ja mu bardzo grzecznie odpowiedziałem, żebym się nie podjął badania takiego, ponieważ nie wierzę w to, żebym zdołał odkryć grób, który był poszukiwany od 200 lat. Bo zaczęli to robić. Pierwsze badania wstępne to zrobili założyciele Towarzystwa Warszawskiego Naukowego, którzy tam szukali w miejscu, gdzie jest nagrobek kamienny na ścianie Kopernika i znaleźli jakieś tam kości, parę, nic z tego nie wyszło, po czym Napoleon kazał jednemu ze swoich oficerów szukać Kopernika. O, w ogóle nie wiedział, jak się do tego zabrać. Zresztą Napoleon też się zabrał szybko stamtąd, bo go akurat Rosjanie pogonili. I Szwedzi, kiedy w zapale inowierskim nienawiści do tego, co katolickie, tak zdewastowali ten kościół, że nawet ramy okienne powyrzucali, no to pewnie powyrzucali, ale pozabierali do Szwecji. I stajnie tam zrobili. I to dwukrotnie, bo potem jeszcze ten Karol XII też to powtórzył. Jednocześnie wywieźli z Fromborka wszystkie książki Kopernika, cały księgozbiór, którego nikt nie ruszał po śmierci Kopernika. I ten księgozbiór się znalazł w Uppsali i był w bibliotece, normalnie stał, nikt nie zaglądał, bo to wszystko było po łacinie, a protestanci łaciny nie lubili. I woleli posługiwać się językami ojczystymi. W każdym razie taki był stan, ale on nalegał bardzo, a jednocześnie był
i jest pewnie do tej pory, w Olsztynie historyk, który się nazywa Jerzy Sikorski, który jest co prawda tylko doktorem, nie jest profesorem, ale przewyższa znajomością spraw Kopernika samego, niejednego dobrego profesora. I on dokonał takiego zabiegu, mianowicie przed nim pewien Niemiec, który się nazywał Prowe, doszedł do wniosku, słusznego zresztą, jak się okazało, że było 16, jest też do tej pory, 16 filarów w katedrze, przy każdym filarze jest ołtarz i każdorazowo służyło w tej katedrze 16 kanoników, każdy przy swoim ołtarzu. Jeden z ołtarzy miał Kopernik, o czym nie każdy wie, że Kopernik nie miał prawa odprawiania mszy. Musiał mieć wikariusza, który za niego odprawiał mszę. Notabene też nie każdy wie, że ludzie nie byli wpuszczani do tej katedry. Ta katedra tylko była jakby obiektem zajętym przez kanoników, tych 16 kanoników. No i tam jeszcze był prałat i tego i tak dalej. W każdym razie Prowe spróbował dojść do tego, czy istniał jakiś porządek chowania kanoników, których według niego chowano przy ołtarzach, którym służyli. Co się okazało prawdą. I on dokonał takiego obliczenia na podstawie swoich tam, nie wnikam w to, jak on to zrobił, ale on to zrobił, że liczono od wejścia głównego w stronę ołtarza głównego. A pan Jerzy Sikorski zrobił odwrotnie. I wyszło mu, że wcale nie tam Kopernik mógł być pochowany, tylko przy ołtarzu Świętego Krzyża dzisiaj, który był pod jego opieką. I zrobił nowy spis wszystkich pochowanych. No bo w końcu ta szesnastka się zmieniała, ale ciągle nie była to duża liczba. Niemniej jednak przez te stulecia to się uzbierało. W związku z tym ja przeczytałem wszystko to, co napisał na ten temat Sikorski i uznałem, że Sikorski jest mądry. Co wszystko potwierdziło. Nie umyliłem się i podjąłem ryzyko. Ryzyko było duże z powodów, które się okazały słuszne. Bo to było tak, że jeżeli ja nie odkryję grobu, no to wyśmieją, powiedzą, to jest takie, co to za uczelnia, co to za jakiś niby uczony, zabiera się jeszcze archeolog za Kopernika. Ale nie daj Boże, jak ja odkryję. Ja poważnie mówię to teraz, bo tak pomyślałem. Nie daj Boże, jak odkryję. Dlatego, że wszystko się odwróci przeciwko mnie. Stało się jeszcze gorzej, niż myślałem. Bo tyle przykrości, ile ja zaznałem w Polsce od uczonych różnych, którzy reprezentowali różne dyscypliny, ale głównie to byli historycy, nie chcę wymieniać żadnych nazwisk, bo potem udawali, że to nie oni. Ale okazało się, że odkryliśmy w pierwszym roku człowieka pochowanego duchownego, który był w takim wieku, w jakim Kopernik umarł. Ja cały czas miałem ze sobą profesora Piaseckiego, antropologa, który określał przybliżony wiek na podstawie szwów, czaszki i tak dalej. No i on określił ten wiek, że to mógłby być Kopernik. Tylko na drugi dzień, bo myśmy tylko czaszkę wyjmowali, żeby jak najmniej jakby ingerować w sam grób bez potrzeby. I na drugi dzień znaleźliśmy wizytówkę, to znaczy tabliczkę trumienną, na której było napisane,
że to jest kanonik, notabene jakiś ma nazwisko Gąsiorowski, ale imię niemieckie, i że on był tam pochowany w XVIII wieku. No to nie bardzo pasowało do Dante. Ale w każdym razie już myśleliśmy, że jest Kopernik, bo to było przy tym ołtarzu. Mało tego, przy tym ołtarzu on nie powinien być pochowany, ponieważ wtedy już uruchomiono kryptę pod prezbiterium, gdzie zaczęto chować kanoników po to, żeby nie rozkopywać ciągle, bo to trzeba było rozkopać, zakopać, wyrównać. To wiem, bośmy tego też doświadczyli. W każdym razie nie powinien tam leżeć. Po czym jeszcze odkryliśmy parę grobów, ale nie był to Kopernik, pieniądze się skończyły. Na przyszły, następny rok żeśmy przyjechali. Jednym z pierwszych odkryć była młoda kobieta, zapewne bardzo wysokiego rodu albo bogatego rodu, która została pochowana na tyle późno, że jeszcze zachowała się suknia, rozmaite rzeczy włożone do grobu, jakiś czepek z perełkami i tak dalej, mająca między 18 a 20 lat. Ja panu coś pokażę w związku z tym potem, bo to ma zabawne przeniesienie na dzień dzisiejszy, ta właśnie osoba. Otóż myśmy umówili się z panem, nie z panem, a z księdzem doktorem Jezierskim, że będziemy udawać, że to są prace konserwacyjne. W ten sposób, jeśli nic nie znajdziemy, no to powiemy, że skończyliśmy prace konserwatorskie. A tam tłumy się gromadziły przecież koło wykopu, bo tam mnóstwo wycieczek, i w różnych językach świata pytali, a to wyszukacie Kopernika? I się rozeszło po całym mieście, że my szukamy Kopernika. Nie dało się utrzymać tajemnicy. W każdym razie bardzo pilnowaliśmy, żeby nie fotografowano tego, co odkrywamy, co niestety niezupełnie się udało, o czym się niedawno przekonałem. I wreszcie w drugim roku badań, 13 z kolei szkielet odkryty najgłębiej, również miał czaszkę, która wykazała 70-lecie. I miał pewne lekkie odchylenie nosa, które miał Kopernik nawet na jednym z autoportretów swoich. Więc było podejrzenie, że to mógłby być Kopernik. Ale jak tu teraz zrobić, żeby zachować maksimum obiektywizmu? I myśmy wymyślili taką rzecz, że profesor Wierciński, którego pan znał przecież chyba, miał dobrego asystenta, który został inspektorem, wtedy jeszcze młodszym inspektorem policji, i który zajmował się rekonstrukcjami wizerunków ludzkich na podstawie czaszek po różnych wypadkach i tak dalej. I myśmy mu dali tą czaszkę, mówiąc, że to jest dość ważne, ale nie mówiąc mu, kto to jest. A w tym czasie był taki słynny wypadek, że jechała wycieczka z Białegostoku do Częstochowy licealistów i autobus się w bliskiej odległości od Białegostoku zapalił. Wszyscy spłonęli i trzeba było rekonstruować na podstawie czaszek, żeby wiedzieć, kto był kim, prawda. I on w to został zaangażowany, to nam zablokowało wszystko. Nie mogliśmy mu nic mówić, że to jest pilne. No i wreszcie on to zrobił i się okazało, że istnieje bardzo duże podobieństwo do portretu Kopernika,
który jest w Muzeum Toruńskim i który to portret pokazuje go w wieku 50 lat. Oczywiście 70-letniego nie widzieliśmy, ale już pewne cechy, które ta czaszka uwidaczniała na podstawie metody Gerasimowa, którą on ulepszył przez to, że ją skomputerował jeszcze, to ujawniły, że to powinien być Kopernik. Powinien, ale tak się złożyło, że ja miałem, zostałem zaproszony do Uppsali na otwarcie Dni Polskich, które były tam na bardzo uroczysto obchodzone. I proszono mnie o to, żebym wygłosił odczyt o odkryciu przypuszczalnie Kopernika. Ciągle jeszcze nie mieliśmy 100-procentowej pewności. Ale no, to było jednak jakby przekonujące. Można było mieć wątpliwości zawsze. I wtedy po tym odczycie, na którym nawet gubernator był, to było bardzo uroczyste. Ja miałem ten odczyt ilustrowany przeźroczami. I był nasz minister spraw zagranicznych ówczesny, niejaki pan Kowal. I wtedy podszedł do mnie jakiś profesor i mówi do mnie, proszę pana, my tu mamy doskonałą badaczkę historycznego, no, jak się nazywa, DNA, historycznego DNA. To historyczne DNA przez nią, przez tą panią badane, to zresztą Angielka, ale zadomowiona tam, ona tam prowadziła całe takie laboratorium. Było takie, że Karol XII, słynny monarcha, nad nim wisiała legenda, że nigdy nie zginie w walce, chyba że zostanie ugodzony śpiżową kulą. I ktoś, kto wiedział o tym, bo to nie była tajemnica, ze strony rosyjskiej, nabił pistolet guzikiem od munduru i zastrzelił Karola XII. Z tym guzikiem to potem różne rzeczy się działy, między innymi znalazł się na dnie strumienia i ona ten guzik uzyskała, już nie wiem, jakie to były tam perypetie, i z tego guzika odczytała DNA Karola XII. I ona się podjęła tych badań, przy czym jakie tu mogły być zastosowane metody? Metody takie, że Szwedzi okazali się kochanymi złodziejami. Dlatego, że oni ukradli cały ten księgozbiór Kopernika, że nikt go nie ruszał. On stał w normalnej bibliotece na normalnej półce, nikt go nie pilnował. I że jest wśród tych książek takie kalendarium jakieś, które musiały być używane codziennie przez Kopernika, bo tam były nie tylko to kalendarium, ale były tabele matematyczne, których Kopernik musiał używać, bo no, sam by nie doszedł do tego, co tam wszystko. Cała wiedza matematyczna tam ówczesna była. I prawdopodobnie powinny się tam znaleźć jakieś ślady Kopernika. Na przykład ostrzył pióro gęsie, no mógł się zaciąć, kropla krwi. Myśmy już mieli DNA jego pobrane z biodra i z czaszki. I to w dwóch laboratoriach, jedno w Warszawie, drugie w Krakowie. Było robione niezależnie, bo tak trzeba było zrobić. Okazało się, że znaleziono, przeglądając to kalendarium, znaleziono 10 włosów. 10 włosów, ale niestety tylko dwa włosy miały cebulki. I tylko wtedy można DNA pobrać, jak jest cebulka zachowana. I te obydwa włosy miały DNA Kopernika.
I w ten sposób zostało to potwierdzone. Oczywiście w Polsce odrzucono to.